Witam na moim kanale Krzysztof Mania. Dzisiaj zrobimy chlebek czosnkowy. Potrzebne składniki: 2 ząbki czosnku, masło i ciasto francuskie. Wszystkie składniki można kupić w pobliskim sklepie. Potrzebne przyrządy: wyciskarka do czosnku, nóż, blacha do pieczenia, papier do pieczenia i piekarnik. Najpierw obieramy czosnek. I gotowe. A teraz rozdrabniamy. I gotowe. Teraz musimy wymieszać czosnek z masłem. Bierzemy nóż i nabieramy masło. Sobie przełożę tutaj na środek deski. I robimy coś takiego, żeby była jednolita konsystencja. Biorę troszkę więcej masła może. O, tak o. Teraz odkładamy masło i czosnek na bok i teraz będziemy się brali za ciasto francuskie. Jak już mamy ciasto francuskie, to je wyjmujemy, rozwijamy. Rozwijamy. No, ten nóż się nie nada, którego używałem, więc wyjmiemy sobie ostrzejszy, taki na przykład. I kroimy. Na takie kawałki. Mogą być prostokąty, trójkąty, jakie sobie wymarzycie. Na razie położę na blachę do pieczenia. Kroję następny pasek. I teraz znowu te kwadraty kładę na blaszę. O. Rozwijamy ciasto. Teraz bierzemy czosnek i smarujemy tym czosnkiem nasze ciasto francuskie. Udało się.
I gotowe. Włączamy podgrzewanie od spodu z nawiewem. O, żeby była taka ikonka. Temperaturę ustawiamy na 200 stopni i czekamy, aż się piekarnik rozgrzeje. Nasz piekarnik się rozgrzał. Pamiętajcie, aby używać żaroodpornych rękawic. Czekamy 8-10 minut. Po 8 minutach można sprawdzić, czy coś się nie przypaliło. Osiem minut minęło, sprawdzamy. Ładnie wyglądają. Wyjmujemy je teraz. Pięknie pachną i pięknie wyglądają. Teraz przekładamy na talerz. Przykleiły się. O! Teraz można je schrupać.